Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dziwnym zespołem jest Partia. To zespół osobny, który wbrew wszelkim nurtom w graniu danego czasu postępuje, ale dzięki temu zyskał popularność nie tylko w naszym kraju. Jest bardzo popularny w Ameryce Południowej na przykład, a pierwsze dokonania grupy przyciągnęły wytwórnie z Wielkiej Brytanii. Dokonania grupy, która właściwie nie miała na koncie jeszcze wielu koncertów, która dopiero zaczynała. Było to w 1995 roku, kiedy Lesław, lider tej grupy, człowiek związany, jak sam mówi, bardziej z miastem niż z ludźmi, lubił się izolować, lubił zamykać w swoim świecie płyt winylowych, starych komiksów. Stwierdził, że chciałby pograć muzykę inną od tego wszystkiego, co w tamtym czasie obowiązywało, a kojarzyło mu się z takim stereotypowym rokiem. Pamiętajmy, że 95 rok to czasy dogorywania muzyki grunge'owej, więc ciężkie buty, koszule flanelowe, jak mówi Lesław, poceni artyści groźnym głosem ryczący. On kochał muzykę rockabilly, kochał stare dźwięki ze starych polskich płyt i postanowił coś takiego wpleść we własną twórczość, którą połączył ze specyficznym spojrzeniem na miasto, bo miasto zawsze było dla niego ważne. Miasto, jak mówi, po którym wędrował po Warszawie samotnie, czerpał z niego klimat, chłonął i starał się to przełożyć na teksty. Tekst piosenki Warszawa i ja był jednym z w ogóle pierwszych, jakie napisał w życiu, no i pierwszym, jakie zarejestrował ze swoją grupą, która świeżo po zebraniu w tym 95 roku nie grała jeszcze żadnych koncertów. Ale plan był taki, żeby ambitnie to wszystko nagrać, nie w żadnym własnym garażu podłej jakości. Oni wynajęli profesjonalne studio, zebrali pieniądze i tam udali się z własną perkusją Szpaderskiego, czyli polskim wytworem, który no, w tamtym czasie uchodził jednak za coś słabego i niepożądanego w tak profesjonalnym środowisku. Natomiast kiedy wstawili ten sprzęt do studia i uzyskali brzmienie retro, jakie im chodziło, realizator pochwalił ich, że brzmiało to o wiele lepiej niż to, co tam zespół Perfect nagrywający na super nowoczesnej perkusji zaprezentował tydzień później. Ten utwór stał się przebojem Warszawa i ja, dostarczony właściwie jako pojedyncza rzecz gdzieś wypalona na płycie do rozgłośni radiowych. Wiele z nich nie miało pojęcia, że mają do czynienia z właściwie amatorami. Wydawało się, że stoi za tym jakaś płyta, no ale było to na tyle nośne i chwytliwe i zakorzenione w tym miejscu, że chętnie było grane przynajmniej na antenie rozgłośni warszawskich. No tam pojawiają się bardzo konkretne odniesienia. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Tutaj Lesław mówi, że on akurat balkonu nie miał, zresztą chyba do dziś nie ma, natomiast jego przyjaciel napisał właśnie akurat ten fragment tekstu, który to przyjaciel mieszkał przy ulicy Mickiewicza, więc możemy to osadzić w bardzo konkretnym miejscu. I takie rzeczy właśnie przyciągały słuchaczy, którzy mogli zobaczyć zespół na koncertach dopiero kilka miesięcy po tym, jak ten utwór był hitem radiowym. Tu na pewno nikt nas nie zna, przezieramy się przez deszcz, jak chemiczni bracia, 10 godzin w obcym mieście. Mówisz, że jest późno i obmyślasz szybko plan, potem grabiesz mi ubranie do Warszawy, wracam sam. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa, szkoda tylko, że to wszystko się kiedyś skończy. Sam tytuł Warszawa i ja to nawiązanie do piosenki Warszawa, ja i ty, którą w 1949 roku w filmie Skarb wykonywały siostry do re mi, chociaż na ekranie tam było jeszcze inne żeńskie trio widoczne. Natomiast w 1972 roku Irena Santor nagrała to na płycie Moja Warszawa. No i Lesław, który był kolekcjonerem winyli, starych winyli, właśnie takich, które wszyscy wyrzucali, on mógł słyszeć na tym winylu, posiadać rzecz Ireny Santor, ale też, jak mówi, mógł to usłyszeć w radiu. W każdym razie zainspirował się, no i nazwał swoją piosenkę trochę skracając Warszawa i ja. Jeszcze jednym ciekawym wątkiem tekstowym są chemiczni bracia, którzy się tutaj pojawiają.
No, każdy myśli chemiczni bracia The Chemical Brothers, czyli zespół elektroniczny, ale okazało się, że ten zespół zadebiutował dopiero w 1995 roku, czyli równolegle z powstaniem tego kawałka. Lesław nie miał pojęcia o tym, że taka grupa gdzieś tam funkcjonuje. Chemiczni bracia to był dla niego symbol połączenia duchowego, chemii tak zwanej, która między dwiema osobami występowała. No też poza tym pojawia się tutaj wątek Mam w kieszeni szminkę. To jest wspomnienie z wakacji, bo tutaj mamy perspektywę kogoś, kto wyjechał gdzieś poza miasto i tęskni za tą Warszawą. Wybrzeże. Wybrzeże było dla Lesława ważne i on się starał wstawiać właśnie wątki oprócz tych takich miejskich, których, jak wydawało mu się, były nieobecne w piosenkach. Fascynacja Tyrmandem, Chłaską. To też fascynował się twórczością grup jak The Smiths, Morrissey'a, które starały się zdjąć z muzyki rockowej testosteronowe odium. Piosenka Warszawa i ja trafiła później w jeszcze jednej wersji na płytę. To już był rok 98. Tutaj Lesław postanowił dodać trochę elementów aranżacyjnych. Pojawia się damski głos i cymbałki, które kojarzyły mu się z filmami, z serialami starymi lat 70. polskimi, które uwielbiał oglądać. Więc jeszcze jeden ukłon w stronę młodzieńczych fascynacji. Stoję na balkonie, palę papierosa. Szkoda tylko, że to wszystko się kiedyś skończy. Audycje kulturalne w dobrym tonie.